Ciężki rok, co? 2020 już prawie się skończył, a przed nami 2021, w który patrzymy no dosyć optymistycznym wzrokiem, z wielkimi nadziejami, bo czy może być gorzej? Na pewno będzie lepiej pod względem filmowym. 21 filmów przygotowała nasza redakcja na 2021 rok. Chcemy Wam opowiedzieć o tych 21 najciekawszych premierach na 2021 rok. Zatem zapraszam Was do oglądania. Wonder Woman 1984 w niektórych krajach premierę ma już za sobą. Do kin w USA trafi w tym tygodniu i wtedy też będzie mieć premierę na HBO Max. W internecie pojawia się coraz więcej recenzji, z których jasno wynika, że film jest ciut słabszy niż pierwsza część, ale nadal przyzwoity. Więc jeżeli jesteście ciekawi, w jakim kierunku zmierza historia z Gal Gadot w roli głównej, być może znajdziecie też powód, aby wybrać się do kin. Jeśli te zostaną oczywiście ponownie otwarte. Bo premiera w Polsce zaplanowana jest na 22 stycznia. Miałem szczęście zobaczyć ten film przed premierą na listopadowych Nowych Horyzontach i do tej pory trzymam je ten seans. Nostalgia i chęć zapomnienia, narodziny i śmierć, radość i żałoba, duma i żal, kiedyś i teraz, empatia i przemoc, kameralność i odjazd, pochwała i krytyka polskiego społeczeństwa, wydarzenia z życia autora oraz z życia innych osób. Miesza się to wszystko jak w jakimś porąbanym śnie, takim, w trakcie którego mózg stwierdza, że akurat teraz jest czas na przemyślenie całego swojego życia. A potem ten sen się kończy, budzisz się i nie wiesz do końca, gdzie się znajdujesz. Ponura, ni to autobiografia, ni to dzieło fikcji, za to w pełni wyrazista i skłaniająca do refleksji animacja. Warta przeczekania tych 14 lat, które spędzono na produkcji filmu. 22 stycznia w kinach. Strzelaniny, gangsterskie porachunki, konflikty z prawem oraz jakiś typ. Bob Odenkirk wciela się w przykładnego męża i ojca zmagającego się z zespołem pourazowym. Tak ciężkim, że uniemożliwiającym mu obronę swojej rodziny przed przestępcami włamującymi się do jego domu z obawy, że kontratak przywróci mu traumę z przeszłości. Gdy jednak ci sami rabusie obrabiają jakiś czas później mieszkanie jego sąsiada, zmęczony rutyną, wcześniejszą niemożnością działania i udawania zwyczajnego obywatela, postanawia wrócić z emerytury i wyrządzić sprawiedliwość. Sprowadza to na niego oraz jego bliskich gniew rosyjskiego mafioza, bo kogo innego to amerykański akcyjniak, któremu przeciwstawić się można tylko w jeden sposób – zemstą. Bo czym innym to amerykański akcyjniak. Reżyser Hardcore Henry'ego, scenarzysta Johna Wicka, operator Midsommar oraz Saul Goodman w roli głównej. Taka ekipa, a taka prosta rozwałka. 28 lutego w kinach. Jednym z największych zawodów 2020 roku było dla mnie odwołanie nowego filmu Wesa Andersona. Kurier francuski, nie będę próbował sobie przypomnieć pełnej nazwy tego filmu, wydaje się być filmem, który może dorównać Grand Budapest Hotel. Od premiery Grand Budapestu minęło już ładnych parę lat i naprawdę brakowało mi tej estetyki, tego specyficznego, absurdalnego zachowania postaci i relacji między nimi, no i przede wszystkim tej magii, którą Wes potrafi wytworzyć, bo wydaje mi się, że oczywiście historia jest ważna, ale tym, co przede wszystkim zawsze przyciąga do filmów Wesa Andersona, jest niesamowita obsada. I tak jest też w tym przypadku. Mamy tutaj mnóstwo głośnych nazwisk. W filmie wystąpi Frances McDormand, Timothy Chalamet, Tilda Swinton, Adrien Brody. Można by wymieniać jeszcze długo, bo lista nazwisk jest naprawdę imponująca. Trudno powiedzieć, kiedy ten film właściwie będzie miał premierę. Kiedy robiłem research do tego materiału, widziałem, że teoretycznie ma pojawić się w lutym, ale wydaje mi się to mimo wszystko mało prawdopodobne. Ten film najprawdopodobniej najpierw pojawi się w Stanach, a kina w Stanach pewnie zostaną otwarte najprędzej jakoś w połowie przyszłego roku, więc myślę, że mimo wszystko na nowy film Wesa Andersona jeszcze trochę poczekamy. Chaos Walking lub po naszemu Ruchomy Chaos to nadchodząca produkcja, która mi osobiście kojarzy się przede wszystkim z tym, że gra w niej Tom Holland oraz Daisy Ridley i są w dżungli, w lesie czy na innym zielonym terenie, a to wszystko przez jakieś zdjęcia zrobione w trakcie kręcenia. Choć film ogłoszono w 2011 roku, przepisano go wielokrotnie, nakręcono, potem ocena testowej publiczności wykazała straszną słabiznę, więc oryginalną datę premiery z marca 2019 przesunięto, ogłoszono dokrętki i teraz powinniśmy się doczekać premiery 5 marca 2021 roku. Zarys fabuły jest ciekawy, bo mówi tak. W niedalekiej przyszłości Todd Hewitt odkrywa Viole, tajemniczą dziewczynę, która rozbija się na jego planecie, na której wszystkie kobiety zaginęły, a mężczyźni znajdują się pod wpływem szumu. Siły, która sprawia, że wszystkie myśli ukazywane są na zewnątrz. No i potem wiecie, intryga, niebezpieczeństwo, Tom Holland jest superbohaterem i będzie dziewczynę chronił. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
Kino superbohaterskie ma spory problem, to znaczy zbyt wiele osób ma zbyt wiele praw do różnych postaci i w efekcie dostajemy jedno Cinematic Universe, drugie Cinematic Universe, a potem wszyscy się i tak wykupią, to znaczy wszystkich wykupi Disney. Nieważne, bo oto po wielkim sukcesie w cudzysłowie Venoma uniwersum się rozrasta i co dostajemy? Morbiusa, czyli kolejną super mroczną postać z uniwersum Marvela, tylko że od Sony. Morbius to wampir, którego polscy fani mogą kojarzyć z tej kreskówki z lat 90. W komiksach też się pojawiał, ale pewnie mało kto zwrócił uwagę. No i tak, bardzo schorowany naukowiec w końcu wykombinował, że jak złączy się z nietoperzami, to nie zostanie Batmanem, tylko będzie uleczony. No i wiadomo, nie wyszło. Gdzieś tam w tle mają się pojawiać inne postacie z MCU, więc będzie się rodziło jakieś takie dziwne połączenie. Czy warto to obejrzeć? Myślę, że z ciekawości można, bo no to jest jednak Sony i gdzieś tam w tle jeszcze powstaje Venom 2. James, fate draws us back together. Nie czas umierać, nie czas zwlekać z premierą tego filmu. Ostatnio na HBO trafiło 25 filmów właśnie z Jamesem Bondem i mój apetyt został tak podsycony, że już po prostu nie mogę się doczekać, aż w końcu zobaczę ten film, może w kinie, albo może w zaciszu domowym. Natomiast no, jest to premiera jedna z najgłośniejszych, która miała się wydarzyć w zeszłym roku. Niestety będzie dopiero w 2021, ale pozycja dla mnie przynajmniej obowiązkowa. Kiedy w 2018 roku zobaczyłem Ciche Miejsce, znowu powróciła mi chęć oglądania połączenia horroru z science fiction. To dzieło było po prostu bardzo dobre. I druga część zapowiada się również ciekawie. Będziemy mieli tutaj do czynienia z kontynuacją historii z pierwszej części, a mianowicie główna bohaterka Evelyn wyrusza ze swojego bezpiecznego, cichego miejsca, by podróż po świecie. I tak jak w przypadku pierwszej części, będziemy mieli tutaj do czynienia z potworami, które niszczą i zabijają wszystko, co tylko wydaje jakikolwiek dźwięk, ale jak się okazuje, nie są to najgorsze istoty na tym świecie i prawdopodobnie będziemy mieli tutaj do czynienia z historią o tym, jak to ludzie są brutalni i niedobrzy, czyli taki swego rodzaju troszeczkę banał. Jeżeli chodzi o to, kto zostanie reżyserem i scenarzystą, ponownie będzie to John Krasiński, więc tutaj będę spokojny, jeżeli chodzi o scenariusz i o reżyserię. 2020 rok okazał się być pierwszym rokiem, w którym Disney nie wypuścił jakiegoś filmu z świata MCU do kin. I było to zaskakujące dla nas wszystkich, tym bardziej, że faza czwarta, która rozpoczęła się po Endgame, a raczej po Spider-Manie Far From Home, no, zapowiedziana była bardzo ambitnie. Wszystko opóźniło się, jeśli chodzi o produkcję, chociaż Czarna Wdowa od dłuższego czasu była już gotowa, tak samo jak dostaliśmy wiele trailerów z tego filmu. Jednak premiera w 2020 nie doszła do skutku i film przeniesiono na 2021 rok. Czarna Wdowa, która, no, jeśli oglądaliście Endgame, to nie wiadomo, jakim cudem się tutaj znajduje, w sensie nie wiadomo, dlaczego ten film wychodzi, ale oczywiście wszystko ma swój sens na linii czasu, którą Marvel oferuje. 2021, konkretnie 7 maja i Czarna Wdowa może tym razem trafi do kin albo na platformę VOD Disneya, bo może się okazać, że Disney Plus będzie domem dla Czarnej Wdowy już w maju. Vin Diesel powraca w 9 już pełnoprawnej części Szybkich i Wściekłych. Akcja ma rozgrywać się w Londynie, Edynburgu, Los Angeles, na terenie Gruzji oraz w Tajlandii. I fabuła ponownie nie będzie się skupiać na wyścigach, a na widowiskowych scenach akcji, które tym razem zostaną umiejscowione nawet w kosmosie. Cóż, pamiętajmy, że rodzina jest najważniejsza. Przynajmniej tak wynika z tego filmu. I jest na pewno ważniejsza niż jakiekolwiek prawa fizyki, gdyż te, jak już zdążyliśmy się przekonać, nie istnieją kompletnie w tej serii. Co tylko doskonale potwierdza ostatnia scena z trailera. Top Gun powraca. Tom Cruise dalej w roli głównego bohatera, ale bardziej jako mentor, jako nauczyciel młodych adeptów sztuki awiacyjnej. Pokaże, jak naprawdę lata się odrzutowcem myśliwym.
No, na pewno będzie to spektakl niesamowitej skali, bo został nakręcony IMAX-em, więc no po prostu będzie co oglądać z czysto technicznego punktu widzenia, ale zdaję sobie sprawę, że to nie jest jedyna karta, którą może pokazać nam ten film. Ja bardzo czekam, bo uwielbiam filmy akcji, ale zwłaszcza jeżeli są kręcone z IMAX-em, no to aż żal nie obejrzeć. Film, o którym teraz mówię, znalazł się już w naszym zestawieniu o najciekawszych premierach 2020 roku, no bo w końcu miało dojść do wielkiej premiery filmu Uncharted. Jednak, jak wiadomo, wszystko się ponownie opóźniło. Zrobiłem zresztą materiał na temat tego, czy ten film kiedykolwiek w ogóle ma szansę wyjść. No i w końcu twórcy postanowili dowieść, że he, ci z TV Filmy to mówią w taki sposób, a my jednak ten film zrobimy. No i robią. Tom Holland jako główny bohater, Mark Wahlberg grający Saliego, to wszystko pod błogosławieństwem Naughty Dog oraz samego Nolana Northa, czyli oryginalnego Nathana Drake'a w grach. Film ma mieć premierę w lipcu, widzieliśmy już masę zdjęć, co prawda nie było jeszcze żadnego trailera, ale myślę, że o ile coś się bardzo, ale to bardzo na świecie nie odwali, to tym razem Sony w lipcu wypuści już ten film. Nawet jeśli nie miałby być w kinach, to pewnie prosto na jakąś platformę dystrybucji cyfrowej może trafić. Nathan Drake to jest taki Indiana Jones dla graczy, więc jeśli tylko zachowany zostanie duch oryginału, jeśli Nathan Drake będzie dokładnie taki, a może przynajmniej w bardzo dużym stopniu taki, jakim znamy go z gier, to powinno wyjść coś całkiem niezłego. Swego czasu Disney wyrzekł się Jamesa Gunna za wykopane sprzed lat homofobiczne, żartujące z pedofili tweety, z którymi od dawna się nie utożsamia. Zanim jednak został jakiś czas później przywrócony na stanowisko twórcy Strażników Galaktyki 3, zdążył zaklepać sobie posadę Warner Bros. Posadę reżysera i scenarzysty filmu o grupie outsiderów, która skazana na siebie musi podjąć się sprawy większej od nich samych. Czyli Strażników Galaktyki. Ale dla dorosłych. Po tym razem grupa ma taką ilość członków, że nie ma bata. Znaczna ich część musi zostać odstrzelona. Tak jest koncept oryginalnego Suicide Squad. To dosłownie banda samobójców. Postaci wyciągnięte z samego dna gara DC, kategoria R, wybuchy, James Gunn, Harley Quinn, Idris Elba, Fever ze wścieklizną, no nic więcej mi nie trzeba. Dajcie mi już ten sierpień, bo nie mogę się już doczekać. No i tak się składa, że dostałem jeden biopik. I jest to film, który miał wyjść w tym roku, no ale no wszyscy wiemy, jak działają kina i wszyscy wiemy, jak wygląda dystrybucja obecnie. Mówię o filmie Respect, opowiadającym historię Arety Franklin, która zmarła w 2018 roku, w sierpniu, jeżeli się nie mylę, czyli jednej z największych div muzycznych, genialnego głosu i niesamowitej ikony, jeśli chodzi o świat muzyczny z zagranicy. Tytuł filmu o królowej soulu odwołuje się do jednego z najbardziej znanych utworów, który niejako stał się hymnem dla wielu osób. No i co za tym idzie, przydałby się dobry casting. I tutaj mamy Jennifer Hudson, która dysponuje genialnym głosem i szczerze, jeżeli nie dla samej historii, to po prostu chcę zobaczyć, jak Jennifer Hudson dźwiga cały ten ciężar gatunkowy pod kątem muzyki i pod kątem historii, bo sama historia też jest ciekawa. Ze względu na to, że my bardzo często nie wiemy, co dzieje się za kulisami i poza sceną. The Beatles Get Back, czyli nadchodzący film dokumentalny, który ma przedstawiać kulisy powstawania albumu Let It Be. Jednocześnie ma przedstawić słynny koncert, który odbył się na dachu jednego z budynków w Londynie. Film zapowiada się interesująco, szczególnie dlatego, że po pierwsze, reżyserem jest Peter Jackson, po drugie, ma on bazować na oryginalnych, aczkolwiek zremasterowanych nagraniach. Na podobnej zasadzie, jak to miało miejsce w jego poprzednim dokumencie, czyli Wy i Młodzi Pozostaną. Jest to jeden z ciekawszych dokumentów zapowiadanych na przyszły rok. Premiera 27 sierpnia. I za dystrybucję odpowiada Disney, więc możemy też oczekiwać premiery na Disney+. A nie, zapomniałem, że mieszkamy w Polsce. Jako, że tu jestem, no to muszę prędzej czy później powiedzieć o jakimś filmie grozy. I będzie to Candyman, który zaprezentowany został już trochę temu. No i z uwagi na to, jak świat nie do końca działa, dopiero teraz będzie się pojawiał, to znaczy w 2021. Candyman to właściwie remake, ale z wtłoczoną magią Jordana Peela. I to, w jaki sposób użyto utworu Destiny's Child Say My Name, jest osobną kategorią, która zasługuje na nagrodę. Bo to zabity w bardzo niemiły sposób pan, który dopuścił się mezaliansu, będzie teraz wszystkich prześladował, o ile powiemy trzy razy Candyman. Ja po prostu bardzo czekam, bo pierwowzór bardzo lubię, a z drugiej strony no, Jordan Peele zrobił genialne Get Out i świetne Us. Nic, tylko czekać. There's something happening to me.
1984 roku na ekranach kin pojawił się film Dune, który był oparty o powieść Franka Herberta o tym samym tytule. I w październiku 2021 roku ponownie zanurzymy się w ten fantastyczny świat. Akcja przeniesie nas na planetę Dune, gdzie występuje pewien specyfik o nazwie Melange. I jak dobrze wiemy, jak dobrze nas Melange poniesie, no to potrafimy przewidywać przyszłość. I właśnie w taki sposób działa ten specyfik, że można na przykład przewidzieć zagrożenia płynące z podróży kosmicznej. Do tego dostaniemy dość sporo walk, scen batalistycznych i przepiękne widoki, które były chociażby nagrywane na Węgrzech, w Jordanii czy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Premiera październik 2021, chociaż pierwotnie film miał się ukazać w grudniu 2020 roku. W ostatniej części Mission Impossible Fallout byłem zachwycony, zwłaszcza, że widziałem to w IMAX-ie, a nie gdzie indziej. Po prostu film wyglądał fenomenalnie, trzymał w napięciu do ostatniej sekundy i tutaj spodziewam się dokładnie tego samego. Znowu Tom Cruise, znowu film z 2021, dawna może jakaś taka analogia, ale naprawdę jeżeli chodzi o filmy akcji, to będzie co oglądać z tej najwyższej półki. Ostatnie lata w kinie superbohaterskim przyniosły nam mnóstwo wspaniałych przeżyć, ale wydaje mi się, że fani jednej postaci są w ostatnich latach szczególnie rozpieszczani, a konkretnie Spidermana. I wydaje mi się, że jako fani Spidermana mamy to szczęście, że naprawdę to są dobre lata, no bo mieliśmy dwa znakomite filmy z Tomem Hollandem, mieliśmy świetną animację Spider-Man Uniwersum, teraz Sony próbuje zrobić coś podobnego do Spider-Man Uniwersum, tylko że w wersji live action, bo tak właśnie zapowiada się póki Spider-Man 3. Nie mam jeszcze zupełnie oficjalnych doniesień, ale już pojawiają się plotki, że w filmie mają pojawić się wcześniejsi odtwórcy roli Spidermana, że ma się tam pojawić Tobey Maguire i Andrew Garfield. Jakby tego było mało, w filmie mają pojawić się też kultowi przeciwnicy Spidermana, tacy jak na przykład Doktor Octopus. Trochę obawiam się, że pod tym całym fanserwisem może ostatecznie zniknąć fabuła tego filmu i postać Toma Hollanda, ale po dwóch ostatnich częściach Spidermana mam już dość dużo zaufania do tego reżysera i liczę na to, że dostaniemy tak naprawdę po prostu dobry film z dobrą historią, w którym występy gościnne będą tylko dobrym dodatkiem. Serii Matrix chyba nikomu przedstawiać nie muszę i kiedy dowiedziałem się o czwartej części, byłem wręcz w niebo wzięty, bowiem jedynka należy do jednych z moich ulubionych filmów. Jednak tym razem nie będziemy mieli do czynienia z duetem braci sióstr Wachowskich, bowiem za to dzieło będzie odpowiedzialna tylko Laura Wachowski. Chociaż nie tylko, bo do pomocy przyjdzie jej David Mitchell, odpowiedzialny chociażby za Atlas Chmur. Jeżeli chodzi o fabułę, no nie wiemy dzisiaj zbyt wiele o tym, ale wydaje mi się, że będzie to kontynuacja z tego względu, że ma zagrać chociażby Keanu Reeves Neo, no, główną postać z pierwszej trylogii. Mam pewne obawy co do tego filmu, mam nadzieję, że nie będą to odcinane kupony, ale zapowiada się niezwykle ciekawie. Premiera już w grudniu 2021 roku, zarówno w kinach, o ile oczywiście zostaną otwarte, jak i na platformach streamingowych. Znacie mnie, jestem fanem kina polskiego. Na tej liście nie ma zbyt wielu polskich filmów. Jednym z nielicznych, które postanowiliśmy tutaj umieścić, jest Gierek. W ciągu ostatnich lat polskie kino wydało na świat bardzo wiele świetnych filmowych biografii i tak naprawdę wydaje mi się, że nie było wśród nich jeszcze biografii osobistości, która byłaby tak kontrowersyjna jak właśnie towarzysz Gierek. W filmie cofniemy się aż do lat 70. Wydaje się, że mocną stroną tego filmu będą kostiumy i zbudowany klimat. Lata 70. to może nie jest najbardziej atrakcyjny setting i najbardziej atrakcyjny okres, ale wydaje mi się, że będzie to dla części widzów przynajmniej na tyle nietypowe, a dla części na tyle znajome, a zarazem już odległe, że wzbudzi zainteresowanie zarówno wśród widzów młodszych, jak i tych pamiętających może jeszcze czasy towarzysza Gierka. Mam nadzieję, że film będzie trzymał poziom, no i liczę przede wszystkim na Michała Koterskiego, który jeśli wypadnie dobrze w tej roli, może zrobić furorę na przyszłorocznym festiwalu w Gdyni. No i tak prezentuje się nasza lista 21 filmów na 2021 rok. Może coś ciekawego wybraliście z tego, albo może jest coś, czego nie uwzględniliśmy, a również na to czekacie. Napiszcie to w komentarzach, zwłaszcza, że ja to prowadzę, więc jak zwykle wszystkie komentarze przeczytam. Także ja dziękuję za dzisiejszy materiał i za Waszą obecność i do zobaczenia następnym razem.